Cześć, Krzysztof Oracz. Witam Was w Autoprofesja. Mazda 6, 2 litry benzyna, ten wariant mocniejszy, czyli 165 koni. Manualna skrzynia biegów, 16 rok produkcji, 71 tysięcy kilometrów. Samochód krajowy, wyserwisowany jak należy w ASO Mazdy. Ostatni przegląd 2-3 miesiące temu, 3 miesiące temu i 4 tysiące kilometrów temu. Auto bezwypadkowe, nienakierowane, zaraz Wam pokażę miernikiem grubości lakieru. Wersja wyposażenia jakaś tam środkowa, czyli czujniki parkowania, przód, tył, nawigacja, LED-owe reflektory, czy nawet biLED-owe, bo ma długie mijania, dzienne są LED-owe i jeszcze są na dodatek skrętne. Składane lusterka, elektrycznie podgrzewane, regulowane, podgrzewane fotele, więc no nie jakaś tam bieda, no coś tam ma już w tym wyposażeniu. Ma też martwe pole, ostrzeganie o martwym polu. Kolor, no jak widać, ta czerwień, która taka, no nie wiem, może się podobać, nie podobać, ale generalnie w większości chyba ludzi się podoba. To jest ten kolor taki katalogowy, bym powiedział. Jeśli chodzi o uszkodzenia, no to bardzo ładna. Z małą ryską tutaj na tym prawym przednim zderzaku. Poza tym, jeszcze ma na drzwiach tylnych jakąś tam drobną ryskę. Ale pod tą ryską, nad tą ryską postaram się poznęcać, bo jej nie czuć pod paznokciem, więc ona jest powierzchowna, to jest, no powinno zejść, to po prostu powinno to zejść. To i te dwie drobne ryski, więc no generalnie bardzo ładnie zachowana. Koła 17-calowe, straszny balon Mazda tu zrobiła, nie wiem, no ale to przez to jakiś tam komfort większy, ale wygląda to średnio, 225-55, zwykle to jest 225-50, ale taki jest fabryczny rozmiar. Tu jest opona Toyo, to jest jeszcze oryginalna opona, ona jest przyzwoita, ma 70 tysięcy kilometrów ten samochód i zobaczcie, poczekajcie, bo tak nie mogę tu pokazać, o może... O, chyba teraz będzie lepiej, więc tu jeszcze mięsa jest. Tarcze hamulcowe bardzo ładne, nawet bym powiedział wzorowe, bo one nie mają w ogóle rantu, klocek. Widać, że jeszcze tutaj jest jakieś 3 mm. Jeśli chodzi o przód, to tutaj tarcza jest również bardzo ładna, kompletnie nie ma rantu. Nie wiem, jak w Mazdzie zużywają się te hamulce, czy to jeszcze są oryginały, czy akurat po wymianie. Ale ta tarcza wygląda jedna i druga bardzo dobrze. Tutaj klocka niestety nie widzę. Widzę, że ledwo tam coś jest, również jakieś tam 2-3 mm. Opona, tak jak mówiłem, oryginalna, 51 tydzień 2016. Z przodu też te Toyo Proxxes. No i co? No i chyba tyle tu, jeśli chodzi o karoserię. Zaraz pomierzę Wam, a idziemy do środka. Elektrycznie sterowane szyby razy 4, lusterka regulowane, podgrzewane i składane elektrycznie. Fotel z regulacją lędźwiową, boczki welurowe, środek taki materiał śliski, skórzana kierownica, martwe pole, które można wyłączyć, ASP z ASR-em, tutaj czujniki w kołach, nie wiem, czy Mazda ma czujniki, jeszcze można zobaczyć, czy ma czujniki, nie ma czujników, więc pewnie sczytywanie jest z ABS-u. No i co? Kierownicy, zestaw głośnomówiący, sterowanie radiem, tempomat i limiter. Skrzynia oczywiście szóstka. Nawigacja. No i cały tutaj ten panel od sterowania. Tutaj mamy radyjko, więc tak to wygląda. Zegary bardzo mi się podobają w tej Mazdzie. Jest komputer oczywiście pokładowy, no i 71 tysięcy wskoczyło dopiero co. Na blat. Klima automatyczna, dwustrefowa, podgrzewane fotele, trzystopniowo, czujniki parkowania, przód, tył i tyle. No, gniazdko 12-woltowe, w środku bezkluczykowe, to znaczy drzwi otwieramy tradycyjnie guzikiem, a w środku jest odpalanie przyciskiem. Lusterko wewnętrzne, fotochromatyczne. Tu jest jeszcze miejsce na jakieś tam kubasy czy puszki.
z tyłu pod okietnik, jasna podsufitka i chyba idziemy pod maskę, no bo więcej tutaj nic nie ma. Pokażę wam jeszcze ten to martwe pole tutaj w lusterku. Zresztą tak w innych samochodach widać, a tutaj nie widać, dopiero tylko przy odpalaniu. O, jest. No i nie otworzyłem maski. Łatwiej będzie, jak pociągnę dźwigienkę. Litry, tak jak mówiłem, ten wariant mocniejszy, czyli 165 koni, naprawdę fajnie jedzie ten samochód. Jest elastyczny, moc taka dość w miarę wystarczająca. Nic nie pali, bo tam z wielu tysięcy kilometrów jest 7 litrów w tym samochodzie, więc fenomenalne zużycie jak na gabaryt. 2 litry benzyna, tutaj te motory w Mazdzie są rewelacyjne. No i tak jak mówiłem, no LED-owe reflektory, czujniki parkowania tutaj są też z przodu, przód, tyła. Szyby z tyłu przyciemnione, tak jak wspominałem, podłokietnik. Miejsca sporo, nawiewy są z tyłu. No i sedan, więc długi bagażnik, bardzo duży. On nie wiem ile ma litrów, ale tak obstawiałbym, że blisko 500 litrów. Tu pod spodem jest wykładzinka, znaczy jest korytko, a pod spodem jest ta oryginalna wykładzina, więc bardzo ładna, niezmęczona. No i jeszcze niżej mamy miejsce na jakieś tam pierdoły, mały schoweczek, a jest gaśnica, trójkąt i zestaw naprawczy. Tu ktoś czymś skaleczył boczek, delikatne są jakieś tam poszarpania w tym plastiku. Pokażę wam grubość lakieru. Nie wziąłem, byłem dzisiaj w Mazdzie, wyciągnąłem wydruk historii serwisowej. Niestety nie wziąłem tego, ale jest do wglądu. Wszystkie przeglądy były jak należy. Ostatni, chyba w czerwcu był ostatni przegląd, na 67, jak dobrze pamiętam. Teraz jest 71. No i zobaczcie. 91, 119, 113, drzwi prawe tylne, 120, 99, prawy tylny błotnik, 130, 111. Klapa bagażnika 107, 123, 127, 129, 99, 114, 110, drzwi kierowcy, 122, błotnik lewy przedni, 92, 90, 98 i pokrywa silnika 105. 99 jeszcze. Zajrzymy na dach. 101. Lubię, jak już wóz oryginalny. Naprawdę, często to nie ma wielkiego znaczenia, nawet jakby był cały wymalowany, no ale inaczej się sprzedaje takie auto. Dużo łatwiej, nie trzeba tłumaczyć, że tylko, że cienko, że grubo, że miejscowo. Tylko po prostu jest oryginał i no i tyle. I nie ma tutaj żadnych ale i wątpliwości. Zapraszam was na autoprofesja.com.pl. Tam znajdują się samochody innych marek i także kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis. Zapraszam na używanahonda.pl. Tam znajdują się Hondy krajowe od pierwszych, drugich właścicieli. Polubcie mój profil na Facebooku Autoprofesja, będziecie na bieżąco z ofertami. Zapraszam też do subskrypcji kanału autoprofesja.tv na YouTube. Będziecie na bieżąco z prezentacjami takimi jak ta. Zapraszam do lajkowania, do komentowania. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.